W centrum Warszawy zobaczyłem takie wielkie niebieskie jajo. No bo politycy będą próbowali nas przekupywać naszymi własnymi pieniędzmi. To się dzieje. Dobrobyt bierze się z pracy, oszczędności, z przedsiębiorczości, nie z długu, nie z drukowania pieniędzy, nie z zasiłków. Nawet każdy wie, Jarosław Kaczyński o tym mówił, że 700 plus również zwiększa inflację. Więc jeżeli 500 plus zwiększa inflację, jeżeli 700 plus zwiększa inflację, no to nie wiem jakim cudem 800 plus miałoby nie zwiększać. Zaplanowane, ale jeszcze tego nie ujawniłem, więc szczegółów nie podam. Bardzo fajną ulgę dla, dla seniorów. Zamierzasz, jeśli by takie sytuacje były poradzić sobie z przekupnymi posłami w swoim gronie, jeśli tacy się pojawią, w tym momencie systemy antyrakietowe, antylotnicze pilnują tylko kilku strategicznych miejsc w Polsce, a wszędzie indziej niestety takietami można strzelać. Teraz ludzie mają laptopy, mają bony turystyczne i być może będą mieli rakietę w bloku, jeżeli sytuacja się rozwinie nie tak jak powinna. To już było, bo dzisiaj... Na to, co zarabiamy versus co wydajemy, no to zaczynamy być biedni. No nie wiem, celowe działanie, że może nie chcą nas straszyć, że coś takiego się stało, no bo. Iwentu i mówi, że gdyby miał to robić legalnie, to by nie dał rady, bo epid, bo jakieś pozwolenia, przepisy, podatki i tak dalej. I jedyny powód, dla którego może dalej zarabiać na życie jest taki, że nigdzie tego nie rejestruje, bo wtedy jest w stanie działać. Zapraszam na integrację biznesową 10-12 września w Heron Life Hotel. Na biznes misję zaprasza Lancerto, moda premium dla mężczyzn i kobiet. Lancerto, życie to podróż na własnych zasadach. Partnerem odcinka jest Hokomo, producent domów modułowych. Wejdź na Hokomo.pl i wybierz swój wymarzony dom. Fit Group nowoczesne kamienice gwarancją przyszłości. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj ponownie spotykam się ze Sławkiem Męcenem. Bardzo się cieszę, że udało się spotkać, bo jest tak gorący okres u Ciebie, jak rozmawialiśmy wcześniej, i że no, bardzo się cieszę, że znalazłeś chwilkę w tym natłoku pracy. To prawda, mam naprawdę bardzo dużo rzeczy na głowie, bo raz że kampania wyborcza robi się tutaj coraz gorętsza, coraz bardziej intensywna, do tego w poniedziałek, czyli za kilka dni, mamy Everest w piątek, przed Everestem mamy pierwsze piwo z Męcenem, więc po prostu nie wiem w co ręce obecnie włożyć. No jest, jest tego trochę. Sławku, żeby nie tracić tego cennego czasu, chciałem cię zapytać o to, co ostatnio oglądałem. W weekend z tobą tutaj live'a, gdzie mówiłeś o Twoich podatkach i bardzo trafnych w mojej ocenie przepisów, propozycji podatków, ale mamy z drugiej strony partię rządzącą i obietnice, które padły, czyli program 800, darmowe leki, autostrady. Co w ogóle o tym sądzisz? Nie mówiąc, że kolejna partia powiedziała, że to będzie szybciej niż ta i tak dalej. Czy ja zaskoczony w ogóle nie jestem? I od dawna powtarzam, że w tym roku niestety czeka nas kampania wyborcza, w związku z czym musimy się mocno trzymać za portfele, bo politycy będą próbowali nas przekupywać naszymi własnymi pieniędzmi. To się dzieje. Było zupełnie oczywiste, że będą chcieli podnieść 500. plus. Jedyna zagadka była, czy znaczy były dwie zagadki. Pierwsza, do jakiej kwoty, i druga, kiedy to zrobią. Czy teraz ogłoszą, czy dopiero może jesienią, przed wyborami? Tego nikt nie wiedział, ale że to ogłoszenie było prawie, że pewne. Niestety sprawdza się to, co mówiłem już od dobrych 8 lat. Gdy tylko weszło 500, plus ostrzegałem, że to jest taki pierwszy krok, ale zanim będą kolejne. I niestety powtarzamy scenariusz grecki, gdzie też zaczęło się od pierwszego programu społecznego, potem drugi, trzeci, czwarty. Z czasem się okazywało, że politycy wszystkich istotnych partii prześcigają się z kolejnymi propozycjami socjalnymi i to właśnie się dzieje. W Polsce od 2015 roku praktycznie co roku słyszeliśmy, że kolejną rzecz trzeba ludziom obiecać. 13, emeryturę, 14, emeryturę 500 plus, potem 500 plus na jedno dziecko, teraz na każde pierwsze dziecko. Teraz 800 plus jakieś bony turystyczne laptopy, nie wiadomo, co jeszcze, i to niestety będzie postępować, jeżeli tego nie zatrzymamy. Jako jedyni jako konfederacja mówimy, że trzeba zatrzymać to socjalne szaleństwo. Ludzie powinni być panami swojego własnego losu i wydawać sami swoje ciężko zarobione pieniądze, bo politycy nie umieją wydawać naszych pieniędzy. Ja byłem wczoraj w Warszawie i szedłem z jednego miejsca na drugie na placu pięciu rogów w centrum Warszawy zobaczyłem takie wielkie niebieskie jajo, które kosztowało z gipsu, które kosztowało 250 tysięcy złotych, jak sprawdziłem. Gdyby jakiś normalny człowiek, Polak, miał wolne 250 tysięcy złotych, to co by z tym zrobił? Nie wiem, remont domu, wkład własny na mieszkanie, działkę pod miastem, może nowy samochód by sobie kupił albo oszczędził na emeryturę albo na gorsze czasy. A co robi z 250 tysięcy złotych polityk? Kupuje wielkie niebieskie gipsowe jajo i stawia w centrum miasta co pokazuje, jak absurdalnie ci ludzie wydają nasze pieniądze. No to rzeczywiście tak jest. A powiedz mi, bo też z drugiej strony ludzie mówią, no dobrze, że dają, bo, bo już właśnie wiesz, no, że państwo i tak zabiera, więc niech coś da. I teraz, e, czy to w ogóle dobrze, czy na końcu jakkolwiek może zyskać ten Kowalski? No bo z drugiej strony przed tymi wyborami jest taka obasa wyborcza tak zwana, ale no co chwilę coś dostają, nie? I, i jak to wygląda? Dobrobyt bierze się z pracy, oszczędności, z przedsiębiorczości, nie z długu, nie z drukowania pieniędzy, nie z zasiłków. Żadne państwo nie wzbogaciło się na tym, że jednym zabierało, a drugim dawało. W systemy kapitalistyczne to są te systemy, gdzie się bogactwo mnoży, a socjalizm tylko dzieli biedę. No, co czas mamy tą samą kwotę pieniędzy, tylko pomniejszoną o urzędników, którzy, o pensje dla urzędników, którzy muszą jednym zabrać, a drugim dać. Idealnie byłoby, gdyby każdy na dobrym poziomie był w stanie się utrzymać z pracy swoich własnych rąk. Ja nie chciałbym, żeby polacy byli uzależnieni od pomocy państwa. To się nigdy, nigdzie dobrze nie skończyło. Mm -hmm. No dobrze, a czy istnieje jakiś taki rozsądny plan, żeby właśnie zlikwidować to rozdawnictwo? Czy teraz jest już to nie do zatrzymania, bo ja nie wiem, że się już nie da teraz przestać dawać, czy może jest to gospodarczo już niekorzystne? Gospodarcze To oczywiście, że to jest korzystne, tylko jest ciężkie politycznie, bo trzeba by najpierw znaleźć większość w Sejmie. No i mam nadzieję, że po tych wyborach zrobimy ten dwucyfrowy wynik, wprowadzimy tych co najmniej 40 posłów do Sejmu i być może uda nam się takie rzeczy po prostu zablokować. Musimy zdecydowanie iść w kierunku tego, żeby upraszczać i obniżać podatki, żebyśmy mogli się szybciej rozwijać. Mamy przed sobą jako Polska olbrzymie wyzwania. Musimy dużo więcej wydawać na zbrojenia, bo mamy wojnę za granicą i bardzo nie chcemy, żeby ta wojna się do nas przeniosła. Musimy się tak po zęby uzbroić, żeby nikomu nie przyszło, żeby Polskę atakować. Do tego mamy sprawy unijne, tą strasznie drogą transformację energetyczną, które również pójdą biliony złotych. Do tego mamy starzejące się społeczeństwo, rosnące koszty systemu ochrony zdrowia, rosnące koszty systemu emerytalnego. Mamy mnóstwo wyzwań jako naród i to są powinny być nasze priorytety, a nie po to, żeby wyborców przekupywać ich własnymi pieniędzmi. Mm -hmm. A powiedz mi w takim razie, no bo takie programy, no, jak się mówi, są inflacjogenne, czyli w obliczu tego rozdawnictwa no, ta inflacja miała spadać, ale jak Ty prognozujesz? No, nie wygląda, że przy takim no, do druku czy nie, no te pieniądze skąd się muszą wziąć. Nie? Chyba ludzie nie rozumieją do końca, skąd się biorą pieniądze na wszystkie programy. Hmm. Niestety inflacja jest zjawiskiem długotrwałym i musimy się pogodzić z tym, że przez kolejne kilka lat będzie istotnie podwyższona. I oczywiście te wszystkie pomysły inflacje podwyższają. No to każdy wie, że 500 plus jest, y, zwiększa inflację. Nawet każdy wie, Jarosław Kaczyński o tym mówił, że 700 plus również zwiększa inflację. Więc jeżeli 500 plus zwiększa inflację, jeżeli 700 plus zwiększa inflację, no to nie wiem, jakim cudem 800 plus miałoby nie zwiększać inflacji. To po prostu tak działa. Też mówiłem o tym, w, na TikToku mówiłem o tym w programie, bo sekment, że trzeba by taki uskok Kaczyńskiego wymyślić na wykresie, że 500 plus zwiększa inflację, 700 plus jeszcze bardziej, 800 plus nagle nie zmniejsza, nie zwiększa inflacji. No takich rzeczy w ekonomii nie, nie ma. Jeżeli ludziom rozdajemy pieniądze, to inflacja oczywiście od tego rośnie. Mhm. A czy myślisz, że właśnie ten kryzys finansowy, o którym się mówi, czy on jest, czy w ogóle. W Polsce jest dopiero przed nami, no bo um, wielu mówi, że na przykład starsi już rzeczywiście wiążą koniec końcem. I co zatem nas czeka? No bo jak dzisiaj już nie jesteśmy w stanie, już nie wiem, żeby każdy przeciętny Polak, no nie wiem, dostał podwyżki czynszów w mieszkaniach, gdzie mieszka, no wszystkie rzeczy, które na co dzień kupuje, porędalnie wzrosły. I czy czeka nas w ogóle kryzys finansowy i najgorsze przed nami? Co będzie, to ja naprawdę nie wiem. To nie jestem taki nie. mądry, żeby prognozywać, kiedy tutaj dokładnie kryzys się zacznie. Mogę tylko powiedzieć, że będzie ciężej niż było do tej pory, że te wydatki, które Polska musi ponieść, mówiłem na transformację energetyczną, na zbrojenie, na system emerytalny czy system ochrony zdrowia, one nas po prostu i tak czekają, co oznacza, że na to musimy znaleźć pieniądze. Natomiast jak spojrzymy na polskich polityków, to oni o tym nie mówią. Oni mówią, komu coś dać za darmo, komu coś tutaj dorzucić, próbują mamić Polaków obietnicami, kto? Ile tu pieniędzy od rządu dostanie? A niestety smutna rzeczywistość jest taka, że my coraz więcej to będziemy mieli, ale wydatków. To znaczy, nasz prąd będzie coraz droższy, mieszkanie będzie coraz droższe, życie po prostu w Polsce będzie coraz droższe. Nawet jak ta inflacja się zmniejszy i załóżmy dojdzie do 10%, to się okazuje, że 40% Polaków myśli, że jak się inflacja zmniejsza, to ceny spadają. Nie, to ceny dalej rosną, tylko że trochę wolniej. Czyli, jak inflacja spadnie do 10%, to ceny wzrosną o 10%, więc będą droższe niż obecnie. Więc jak ktoś narzeka, że jest drogo, to zła wiadomość jest taka, że niestety będzie jeszcze drożej. Mm -hmm. No a powiedz mi, czy w ogóle, jak się tak ciebie słucha, czy politycy w ogóle dzisiaj działają dla Polaków, dla przeciętnego Kowalskiego, czy w ogóle jest z nich patriotyzm, czy oni właśnie służą nam, bo tak trochę politycy no, powinni działać dla przeciętnego Kowalskiego m.in. Czy znaczy, politycy pisują i Platformy koncentrują się teraz tylko i wyłącznie na tym, żeby zebrać jak najwięcej głosów, i nie zastanawiają się, jakie to będzie miało konsekwencje? Jestem głęboko przekonany, że najważniejsi politycy Platformy Obywatelskiej rozumieją, że głosowanie za 800 plus nie jest dobrym pomysłem dla Polski, ale i tak to będą robić. To jest myślenie, z którym ja się całkowicie nie zgadzam. Mi nie robi różnicy, czy 800 plus wprowadza Kaczyński, czy Tusk. Żaden z nich nie powinien tego robić. Zamiana Kaczyńskiego na Tuska, żeby Tusk wprowadzał. Do 800 plus zamiast Kaczyńskiego. W zasadzie to niewiele zmienia, to dalej jest dokładnie to samo, z czym należy walczyć. Powiedzmy w takim razie, jaki jest taki, jakbyś ty jako konfederacja wszedł do rządu, to jaki jest taki najważniejszy projekt, jaki wprowadziłbyś po wygranych wyborach? Czy ja nie ukrywam, że najbardziej to lubię podatki, więc zająłbym się oczywiście podatkami. Zaprezentowałem trzy ustawy o podatku dochodowym, które zastąpiłyby obecne dwie, które upraszczają te przepisy około dziesięciokrotnie, bo z ponad 550 stron zostało tam 42. Mamy tam dużo fajnych postulatów. Mamy kwotę wolną jako dwunastokrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę, tak żeby z każdym rokiem ta kwota po prostu automatycznie rosła. Mamy zaplanowaną ulgę kredytową, znaczy każdy, czy przedsiębiorca, czy pracownik, jeżeli płaci odsetki od kredytu na mieszkanie czy dom, to te odsetki stałyby się dla niego kosztem uzyskania przychodu, pomniejszyłyby mu dochód i w konsekwencji podatek dochodowy. Mamy zaplanowane rozszerzenie ulgi na młodych, również na przedsiębiorców, bo przedsiębiorcy byli z niej wykluczeni. Mamy zaplanowane, ale jeszcze tego nie ujawniłem, więc szczegółów nie podam, bardzo fajną ulgę dla, dla seniorów, dla osób w wieku emerytalnym, żeby nie mówili, że nic dla nich nie mamy, bo tak, dla nich również coś mamy w zakresie podatków i składów. Więc to jest naprawdę rewolucja. Nie było tak dużego uproszczenia podatków w historii Polski. Od kiedy się pojawił podatek dochodowy, tam 30 lat temu, miał 40 stron, no teraz ma ponad 500. Więc widzimy, w którym kierunku to cały czas szło. My proponujemy po raz pierwszy, żeby to drastycznie uciąć, uprościć system podatkowy, żeby podatki były niskie, proste, żeby każdy wiedział, o musi płacić podatek. No to właśnie to też trochę było kolejne pytanie, ale może trochę uprzedziłeś, bo no wszyscy pytają, dlaczego wiesz. Partie rządzące, inne mówią, co zrobią dla największej ich chyba rzeszy wyborców, właśnie emerytów, rencistów, ludzi starszych. I czy ty też masz jakiś pomysł, czy macie jakiś pomysł, żeby im pomóc, żeby też ten elektorat mógł na was głosować, żeby coś można było, nie wiem czy to powiedzieć, dostać od rady? Może nie tyle dostać, bo tak mhm. jak mówiłem, my nie chcemy zajmować się tym, żeby ludziom coś rozdawać, mhm. tylko na tym, żeby im nie zabierać, żeby im nie przeszkadzać. No i teraz, kto jeździ w Polsce starszymi samochodami? No... Jak znam emerytów, to oni nie kupują sobie nowego Ferrari, tylko raczej mają starsze samochody. No i pytanie, czy stać będzie polskiego emeryta na samochód elektryczny. No nie będzie stać polskiego emeryta na samochód elektryczny, w ogóle takie coś się nie wydarzy. A my okay. się temu przeciwstawiamy, co pokazuje, że my chcemy, żeby emeryci mieli dalej prawo prowadzenia samochodu. Mamy zresztą to dalej posunięte, bo Unia Europejska pracuje nad tym, żeby znacząco utrudnić w ogóle nie tyle posiadanie samochodu, ale nawet prawa jazdy dla osób po 65 roku życia. I tu również Będziemy stali w obronie seniorów, tego, żeby mogli dalej prowadzić samochód. Kolejna sprawa to jest cały pakiet klimatyczny, chociażby dyrektywa wywłaszczeniowa. Kto mieszka? Kto posiada stare mieszkania i stare domy, które będą musiały być przymusowo remontowane w ciągu kolejnych kilku lat? No znowu emeryci. My nie chcemy, żeby oni byli zmuszeni do tego, żeby remontować swój własny dom, bo ja nie wiem, z czego taki emeryt miałby sfinansować wymianę dachu, na przykład, albo z czego będzie płacił za fundusz remontowy w swoim bloku, który będzie musiał. Dach albo windy i okna wymienić, przez co te opłaty znacznie pójdą do góry. Samo to, że cena prądu tak drastycznie rośnie przez politykę obecną, jest dobrym argumentem, żeby na nas głosować, bo my nie chcemy, żeby był drogi prąd, nie chcemy, żeby Polska zgadzała się na przepisy, które sprawią, że koszty życia w Polsce tak drastycznie rosną. No i do tego ta ulga, o której jeszcze o której już mówiłem, o której jeszcze nie ujawniam w szczegółach, w składkach oraz w podatku dochodowym do emerytów. Super, no bardzo czekamy na, na, na te informacje. Chciałem Cię jeszcze zapytać, bo trochę poruszyłeś tą politykę klimatyczną i w ogóle... Jak to jest, czy polscy, no nie wiem, politycy tego nie wiedzą, że na przykład, ostatnio było pytanie odnośnie na przykład dużych miast, jak Warszawa, mamy bus, pasy, którymi jeżdżą elektryki, ale na co dzień, jak zobaczysz w korku, no to z trzech pasów zrobiono dwa pasy, na dwóch pasach auta stoją w korku i palą dużo więcej paliwa, dużo więcej czasu trwa dojazd, dużo więcej zanieczyszczają środowiska, a pasy, które są przeznaczone do elektryków, stoją praktycznie puste. Nie I czy to nie jest trochę absurd, że coś, co miało pomagać, jeszcze bardziej się trujemy, bo. Ktoś dojechał do domu w 15 minut, idzie 30, spala 5 razy więcej paliwa, bo stoi w korku, i, i, i ten smog, i tak dalej, jest, jest coraz większy. To oczywiście, że jest absurdalne, ale jest niestety przemyślane, no bo jeżeli plan jest taki, żeby Polaków nie było stać na samochody, to po co nam te wszystkie drogi? No korki się rozwiąże w ten sposób, że Polacy po prostu nie będą mieli samochodów i problem korków, rozwiązanie nawet mniej ulic będzie potrzebne. Ja się w sumie dziwię, po co oni teraz budują te nowe odcinki autostrad, jak nie bardzo będzie komu po nich jeździć. Wycieczka autostradą, samochodem elektrycznym to nie należy do najprzyjemniejszych rzeczy, więc pytanie, czy te autostrady w ogóle będą potrzebne za 20 czy za 30 lat. No zwracam też uwagę, że jeżeli ktoś w Polsce jeździ samochodem elektrycznym, to niech sobie zada pytanie, a z czego jest prąd do tego samochodu elektrycznego? No i się zaraz okaże, że z węgla. To co to za zeroemisyjny samochód, który jeździ na prąd, który jest produkowany z czarnego węgla kamiennego? No tak jest zdecydowanie i nie mówiąc o tych autostradach, ale też o mandatach, które są dzisiaj bardzo wysokie niestety, nie jest tak łatwo jeździć. No dobra, pytanie mamy od widzów. Jak w ogóle zamierzasz, jeśli by takie sytuacje były, poradzić sobie z przekupnymi posłami w swoim gronie, jeśli tacy się pojawią i na przykład będą chcieli przejść do innych partii i tak nie mogę wykluczyć takiego scenariusza, to takie rzeczy się po prostu zdarzają, że na przykład Pistu mam bardzo duże doświadczenie w kupowaniu sobie posłów, którzy w zamian za obietnicę czegoś tam dołączają do partii rządzącej. Takie ryzyko oczywiście jest. Gdybym ja wiedział, kto takie coś zrobi, no to bym go na listy w ogóle nie wpuszczał. Więc to nie jest tak, że mam tutaj jakieś podejrzenia, że ty mnie zdradzisz. Tego nie wiem. Mam nadzieję, że nikt tak nie zrobi, ale liczę się z tym, że pojedynczo Osoby mogą w ten sposób pomyśleć. Mam nadzieję, że będzie ich jak najmniej. Jeżeli nie będzie ani jednej takiej osoby, to będę bardzo szczęśliwy. No, ale nie jestem w stanie wykluczyć takiego scenariusza, że pojedyncze osoby się skuszą na, na jakieś propozycje. Mm -hmm. Okej. Okay. Trochę zmieniając temat, ale też ostatnie wydarzenia rakieta w Bydgoszczy i w ogóle jak to jest możliwe, że mamy takie incydenty? Przecież możemy nie zauważyć, że mamy jakieś realne. Zagrożenie, czy to, czy to, no nie wiem, celowe działanie, że może nie chcą nas straszyć, że coś takiego się stało, no bo jak to jest możliwe, że w padła rakieta i... Znaczy, nie... Są dwie sprawy. Pierwsza to sama rakieta. To, że ona przeleciała przez pół Polski, doleciała do Bydgoszczy jest, uwaga, niestety normalne. To znaczy, tak działa nasz system przeciwlotniczy. Żadne państwo na świecie, poza Izraelem, nie obejmuje całej swojej powierzchni systemami antyrakietowymi czy antylotniczymi, bo to byłoby zbyt drogie. Ziemia jest kulą, horyzont tam mamy wiem, dosyć nisko, w związku z czym nie jesteś w stanie radarem jednym obie ob całego tutaj no, powierzchni Polski, tak? Musiałbyś tego nastawiać bardzo dużo. Co więcej, jedna rzecz to jest wykryć tą rakietę, a druga to jeszcze zestrzelić. Gdybyś całą Polskę miał obstawić systemami rakietowymi, które jeszcze działałyby w trybie 24 na 7 i to jeszcze na niskiej wysokości, tak jak mówię, mamy krzywiznę ziemi, więc to musiałoby być bardzo gęsto ustawione, żeby działało, to byłoby to niewyobrażalne pieniądze i nikt tego nie robi. Ani Stany Zjednoczone, ani Niemcy, Szwecja, Finlandia, Rosja, nikt w zasadzie. Więc poza Izraelem, więc to, że ta rakieta przelecia, jest niestety zupełnie normalne. Właśnie dlatego my cały czas mówimy, że nie chcemy dołączać do wojny, bo jeżeli się wojna pojawi, to takie rakiety będą dosyć regularnie odwiedzały polskie miasta. W tym momencie systemy antyrakietowe, antylotnicze pilnują tylko kilku strategicznych miejsc w Polsce, a wszędzie indziej niestety rakietami można strzelać. To nie wiem, czy. Zwróciłeś uwagę, parę tygodni temu była sprawa chińskich balonów szpiegowskich, które się pokazywały nad Stanami Zjednoczonymi. Stany Zjednoczone to poważne państwo. Te balony były dosyć duże, były dosyć wysoko, a i tak sobie przeleciały, bo niestety te systemy w ten sposób działają. To chyba w latach 80. był taki Niemiec, który awionetką wylądował na środku Placu Czerwonego w Moskwie i też go nigdy nikt wcześniej nie zauważył. No świat jest naprawdę duży, rakieta mała, i to, to, że to przeleci, to nie jest nic dziwnego. To jest smutna konsekwencja tego, że te rakiety, latają w trakcie wojny. Więc o to wielkich pretensji nie mam, ten system tak jest zaprojektowany. Powinniśmy mieć oczywiście tego więcej, no ale mamy rządy, jakie mamy i mamy tego mało. Ważniejsze było 500+, plus, 800+, plus, bon turystyczny, laptop plus i tak dalej. Więc teraz ludzie mają laptopy, mają bony turystyczne i być może będą mieli rakietę w bloku, jeżeli sytuacja się rozwinie nie tak, jak powinna. Natomiast prawdziwy skandal i prawdziwy problem to jest konflikt pomiędzy Między sztabem generalnym a Monem, a ministrem obrony narodowej, bo sytuacja, w której generałowie oskarżają ministra, minister generałów o to, czy przekazali tą informację, czy nie przekazali, wiemy, że któraś strona kłamie i w sumie to nie mamy pewności, która chociaż się domyślamy, no nie jest właściwa. To jest absolutny skandal, że istnieje ten konflikt, że ci ludzie przerzucają się publicznie takimi oskarżeniami. To była tylko jedna rakieta, mamy póki co pokój. Jak będzie wyglądała taka komunikacja, taki Proces decyzyjny, rzeczywiście w wypadku wojny. Przecież te procedury chyba nie są przetestowane. Te systemy, te procesy podejmowania decyzji, przekazywania informacji chyba nie działają, skoro jedna rakieta potrafi zrobić takie zamieszanie. I to jest główny problem, że nawet jeżeli jeszcze jakieś uzbrojenie nam zostało, to pytanie, jak ono będzie wykorzystywane przy takim konflikcie między Monem aż, a sztabem generalnym. Mm -hmm. No właśnie też ludzie się pytają, no bo też balon z Białorusi i tak dalej, jest coraz więcej takich sytuacji i czy to jest celowe i czy ty myślisz, że właśnie Polska może dołączyć do wojny? Mam myśli, czy to nie jest taka prowokacja, żeby ktoś nas wiesz, że tutaj po kole powoli się coś zaczyna dziać, jedno, drugie, trzecie. Mam nadzieję, że nie, ale no co ty o tym sądzisz? Czy to nie jest jakaś też taka może celowa prowokacja w tym kierunku? Ja naprawdę nie znam przyszłości, nie wiem co się wydarzy. Mam wielką nadzieję, że Polska nie będzie uczestnikiem żadnej wojny. Naprawdę nie chciałbym, żeby nasze miasta płonęły, żeby były bombardowane, żebyśmy mieli takie problemy obecnie, jak ma Ukraina. No też mam nadzieję, że to były tylko incydenty, które trochę że pokażą, że nie działał system i teraz ten system zacznie działać tak jak należy i te procedury, o których mówisz, nie? Także. No, miejmy miejmy nadzieję. nadzieję, że ktoś wyciągnie wnioski z tej sytuacji i poprawi to, co nie działa. Mhm. No dobra, a jaki w ogóle masz plan na obecność Polski w Unii Europejskiej w układach międzynarodowych? Właśnie Polska według Ciebie powinna się ustawić na przykład względem USA, Chin, Rosji, Niemiec. Co do Unii Europejskiej, bardzo ważne jest to, żeby ona przestała zmierzać tam, gdzie zmierza. To znaczy, w kierunku budowy superpaństwa, które nakłada ciągle nowe podatki, które się zadłuża, które zaczyna regulować każdy aspekt życia w państwach członkowskich. Taka Unia byłaby złą Unią i należy zrobić wszystko, żebyśmy w tym kierunku nie poszli, raczej żebyśmy wracali do tego, co było podstawą Unii Europejskiej. Wymiana. Czy możliwość przekraczania granic bez problemu, podejmowania pracy, inwestowania w innych państwach. Wolny rynek, tak, okej. Okay. Natomiast nie to, żeby nie ustalała, czym mogę jeździć do pracy, a czym nie mogę jeździć do pracy, to poszło zdecydowanie za daleko. Natomiast pozostałe sprawy są bardzo skomplikowane i wykraczają poza tutaj nasz krótki, ogólny dosyć wywiad. Mm -hmm. No dobrze, ale może masz możesz coś powiedzieć? Jakie, jakie najbardziej są nam potrzebne zmiany? w Polsce byśmy mogli się właśnie rozwijać gospodarczo, oddziaływać trochę na Europę. Mam na myśli to, że mówi się, że jak do Polski przyjeżdżają przedstawiciele innych krajów, to pytają jak w Polsce ich rodzime firmy sobie radzą, to mogą pomóc. Jak my jedziemy za granicę, no to już raczej nie do końca, nie, nie ma tego wsparcia firmy i trochę wychodzenia. Czy ty masz jakiś pomysł może? Tak, przedsiębiorcy inwestujący za granicą, polscy przedsiębiorcy, zawsze narzekali na to, że nie mają w zasadzie żadnego wsparcia od polskich konsulatów, ambasad, że mało kto poza granicami Polski interesuje się tym, jak pomóc polskiemu biznesowi. Natomiast przede wszystkim uważam, że nie należy mu przeszkadzać. Gdyby politycy, nawet już nie pomagali nam za granicą, ale nie przeszkadzali nam w Polsce, polscy politycy, to już byłoby świetnie, żeby te podatki były niższe i prostsze, żeby tych regulacji tyle nie było, a jeżeli już są, to żeby dotyczyły raczej większych firm, a nie mniejszych, żeby uwolnić polską przedsiębiorczość. Potrzebujemy znowu takiego impulsu. Jak na początku lat 90. kiedy zaczęliśmy się szybko rozwijać, kiedy zaczynaliśmy gonić Europę. Wiadomo, że teraz sytuacja bardzo się zmieniła, mamy zupełnie inne wyzwania, w innej też sytuacji startujemy, ale musimy uwolnić przedsiębiorczość i energię Polaków. Ja co jakiś czas spotykam jakiegoś młodego Polaka, 18, 19, 20 latka, który mówi, że coś tam próbuje robić, więc spr próbuje sprzedawać grzane wino przez Toku, albo jakieś tam pieczone ziemniaki, takie kręcone wokół jakiegoś eventu. I mówi, że gdyby miał to robić legalnie, to by nie dał rady, bo sanepit, bo jakieś pozwolenia, przepisy, podatki i tak dalej. I jedyny powód, dla którego może dalej zarabiać na życie, jest taki, że nigdzie tego nie rejestruje, bo wtedy jest w stanie działać. Pomyślmy, jakbyśmy uwolnili polski potencjał, jakbyśmy uwolnili polską przedsiębiorczość, gdyby to państwo nie krępowało naszych ruchów za każdym razem, kiedy ktoś coś próbuje zrobić. No zdecydowanie bardzo dobre. Pomysł, no a może powiedz mi właśnie też, czy wiesz, dlaczego Polacy nie rozumieją właśnie skąd się bierze inflacja, jak to zmienić, aby Polak właśnie był świadomy tych konsekwencji polityki monetarnej. Pytam, bo nawet mój bliski znajomy ma firmę budowlaną i mówi, że już teraz ludzie nie mają pieniędzy. dawniej przeciętny Polak, nie wiem, przyjechał. Przykładowo fiatem punto i mogę robić remont. Dzisiaj bardzo tylko bogaci ludzie się zgłaszają, a tacy normalni tego w ogóle nie robią, co pokazuje, jak bardzo zaczynamy zubożeć. Mówi się, że super jest bardzo dobrze, nigdy nie było tak dobrze, ale mi się wydaje, że dobrze to już było, bo dzisiaj na to, co zarabiamy versus co wydajemy, no to zaczynamy być biedni. Tak, prawdopodobnie mamy po raz pierwszy do czynienia z sytuacją, że za parę lat nasze, nie wiem, dzieci czy wnuki będą żyły w gorszych warunkach niż my, i będzie im po prostu gorzej niż nam. Cała polityka Unii Europejskiej do tego zmierza. Chcą nam zabrać samochody, chcą sprawić, żeby domy były znacznie droższe, żeby podróże na wakacje były znacznie droższe. Ma się po prostu ludziom żyć gorzej i to wszystko niestety w tym kierunku zmierza, że wszystko jest coraz Droższe, natomiast to nie jest przypadek, to jest rezultat tej polityki. Więc to co należy zrobić to porzucić te straszne projekty ograniczające w nasz poziom konsumpcji. Oni ja myślą w ten sposób, że człowiek jest zagrożeniem dla planety, że człowiek za dużo konsumuje, za dużo nabudował domów, mieszkań, że mamy za dużo samochodów, że w ogóle ludzi jest za dużo i za często podróżują i próbują zrobić wszystko, żeby nas od tego powstrzymać. Te metody są dwie. Pierwsza to ścisły zakaz, a druga to zwiększenie kosztów. No i jak się zwiększy czegoś koszt, no to ludzie będą to rzadziej robić. I w tym kierunku właśnie niestety ta polityka idzie i musimy to zatrzymać. Mm -hmm. To jest zdecydowanie no bardzo, bardzo potrzebny ruch, no bo e, trochę się też mówi, właśnie już czasami poruszaliśmy ten temat, ale odnośnie wycofania gotówki, że czy da się jakoś w ogóle chronić przed utratą suwerenności? Ostatnio temat no, coraz bardziej modniejszy, no bo się mówi, że no, jak będziesz miał tylko właśnie CBDC, nagle dostaniesz podatek, oni Ci od razu go każą, zabiorą i tak dalej. Więc e, no, czy jest coś, co możemy, nie wiem, jak walczyć, żeby jednak Utrzymać trochę tej wolności, bo wiesz, jedni tłumaczą super, jak nie będzie gotówki, bo będzie wszystko legalne, i tak dalej, tylko że chyba nie widzą tych zagrożeń płynących z posiadania gotówki niestety nie widzą tych zagrożeń. Metoda tu jest jedna. Jeżeli wszystkie kolejne rządy idą w kierunku ograniczenia gotówki, ich politycy przegłosowują w Sejmie projekty, które sprawiają, że korzystanie z gotówki robi się coraz bardziej kłopotliwe, no to trzeba głosować na ludzi, którzy tak nie robią, ani tak nie mówią. Którzy chcą, żeby można było posiadać i płacić gotówką, kiedy tylko się chce. I ty, ci politycy obecnie są w Konfederacji. Więc jeżeli ktoś nie chce, żeby mu tą gotówkę zabrali. Jeżeli ktoś nie chce, żeby politycy z urzędnikami wiedzieli komu za co płaci, ile ma pieniędzy, no to jedyna w zasadzie i najlepsza rzecz, którą można zrobić, to głosować na Konfederację. No to ja też jestem za tym, żebyśmy naprawdę no, mogli mieć trochę tej wolności, posiadali tą gotówkę, no bo pokazuje no, życie, że to nie zawsze jest użyte w dobrym celu. A prawie kończąc, jeszcze takie pytanie. Jak w ogóle możemy się bronić przed wciąganiem Polski przez polityków do konfliktu, właśnie tego rosyjsko-ukraińskiego? Metoda jest ta sama. Jeżeli podejrzewają państwo jakiegoś polityka o to, że chce wciągnąć nas hmm. do tego konfliktu, to po prostu na niego nie głosujcie. To jest to, jeszcze prawie kończąc, zawsze jakieś mamy standardowe pytania, coś pozytywnego, Sławku. Wiem, że masz dużo czasu. Ja ci życzę dużo wolnego czasu, bo masz dużo czasu zajętego, ale może coś do widzów możemy jeszcze przekazać. Nie wiem. Myślę, że może być dobrze. Codziennie spotykam na ulicach ludzi, którzy życzą nam sukcesu, którzy mówią, że będą głosować, że popierają, że przekonują znajomych. Im więcej takich postaw, tym lepiej, więc naprawdę miejmy nadzieję, że teraz uda się włożyć but w te drzwi, nie pozwolić domknąć się temu systemowi. I naprawdę może jesienią, jeżeli się wszyscy sprężymy, naprawdę może pójść dobrze i może się okazać, że część z tych problemów, które dzisiaj omawialiśmy, to stanie się nieaktualna, bo będziemy w stanie to odwrócić i zatrzymać. Mhm. Więc myślę, że może być dobrze, tylko jeszcze czeka nas bardzo dużo pracy. No ja tak bardzo Ci też dziękuję, ale też do, no dodam, bo też od Ciebie pewnie też się zgadzasz, że no bardzo bym chciał, żeby nasze dzieci mogły się dorobić jakieś pieniędzy, mieli coś swojego, posiadali, a nie no ja jestem dzisiaj pełen obaw. Jak dzisiaj masz iść do pracy normalnej, zarabiać i z tego, nie wiem, odłożyć na mieszkanie, na wkład własny na samochód, nawet na wakacje, jak jest coraz trudniej. Chyba o to powinniśmy też walczyć, żebyśmy mogli coś posiadać i żyło się nam i naszym dzieciom przede wszystkim no, trochę lżej. Dokładnie. Mamy postęp technologiczny, mamy kolejne lata gospodarki wolnorynkowej, więc wszyscy powinniśmy żyć na coraz wyższym poziomie, a niestety przepisy, regulacje, podatki, politycy sprawiają, że wcale tak to dobrze nie wygląda. No i musimy sprawić, żebyśmy naprawdę mogli żyć z owoców swojej bardzo ciężkiej pracy, żeby nikt nam tych pieniędzy nie wydawał, nie marnował na głupoty, żebyśmy sami wydawali nasze pieniądze na nasze potrzeby. Strasznie Ci dziękuję, Sławku. Życzę Ci dalszych sukcesów, powodzenia. Bardzo dziękuję. Dzięki, cześć.